Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na moim kanale i dzisiaj pokażę wam moje drugie zamówienie z oferty bonus i Focusa Avon. Fakturkę już wyjęłam. Dostałam za darmo taką ulotkę Today Tomorrow Always This Love, więc może będzie dla kogoś. I przechodzimy do zamówienia. Może zacznę od próbek. Tu są próbki Eve Confidence. Chciałam już dawno spróbować, jak ten zapach będzie pachniał na mojej skórze. Tutaj mam próbkę... Nie wiem czego. No to jedno sobie otworzymy. Zobaczymy, co to jest. Bo tutaj się jakoś nie doczytałam. Już czuję zapaszek. Attraction One Intense. No i czuć już z próbki, że jest dosyć zapach intensywny. Ładny. Aczkolwiek ciężko mi opisać. Individual Blue Strong. Męski zapach, który bardzo mi się spodobał w katalogu. Więc stwierdziłam, że chcę próbki. Przy okazji pokażę też mojemu mężczyźnie. Mam też Attraction One Fresh i po prostu sobie otworzę i powącham tutaj. Nie wiem dlaczego, ale ja to czuję grapefruit. I ostatnie próbki to są... Zaraz zobaczymy. To jest Pure Blanca Essence. Też czuć już zapach. W próbówce taki całkiem ładny, kwiatowy, przyjemny. No, zobaczymy, jak będzie się sprawdził. Sprawdzał, przepraszam. I tutaj dostałam, nie wiem czemu, w taki sposób zapakowane. Pojedyncze. A szok. To są próbki Artistic Nympha Lumiere. Również 5 sztuk. I też sobie otworzę. I tego zapachu troszeczkę użyję, ponieważ słyszałam, że to jest zapach taki wiosenny. Czuję kwiaty, jest on dosyć wyrazisty. Nie wiem, jakie są noty zapachowe, ale... No zapach ładny, taki kwiatowy, lekko świeży, także na pewno przetestuję i dam wam znać. Mam też, może to zostawię, mam też perfumetkę Maxima. Już kiedyś miałam ten zapach w próbce, stwierdziłam, że zamówię wersję perfumetkę. I ten zapach jest taki kobiecy, elegancki, powiedziałabym. Też taki kwiatowy, ale nie jestem dły. Jest taki, powiedziałabym, delikatniejszy, nie jest taki nachalny. Mam też Maxim dla niego. I to jest perfumetka również, której ja próbki nie miałam. Przetestuję w ten sposób. Piękny męski zapach, taki... Nie powiedziałabym, że to są cytrusy, taki właśnie
Typowa męska woda toaletowa. Energetyzująca. I mam też następną wodę toaletową dla niego. Jest to woda Simply Because. Ładnie opakowana. Czego szczerze mówiąc nie powiedziałabym o opakowaniu. Nie podoba mi się zupełnie. Chyba, że w ten sposób to ma stać, ale no nie, nie podoba mi się niestety. Zobaczymy zapach. Czuję coś jakby cytrusy. Moim zdaniem jest to taki świeży zapach, powiedziałabym. Nie będę teraz patrzeć, jak się zmienia na rękach, bo mam już dwa zapachy. W tym jeden psiknął mi się na palec. Także będę miała całe ręce wypsikane. I ostatnią rzeczą jest krem Encanto Irresistible. Wersja 30 ml. I to jest taki sam krem pod względem gęstości jak ten Encanto Intense, który kupiłam. I zobaczymy, jak pachnie. Powiedziałabym, że nieco dziwnie. Pink Bouquet i Amber. Dziwnie się zmieszało, bo mnie to czuć orzechem. Także będę testować jak na wirze, ale bardziej mi się podoba ten zapach Intense, który mam tutaj, gdzieś w szufladzie. O, tutaj zdecydowanie bardziej lubię ten zapach. I kochani, wychodzi na to, że w tym filmiku to już wszystko, ponieważ całe zamówienie już Wam pokazałam. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Może najpierw to ułożę. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, żeby był lepszy niż ten, który mamy teraz. Żeby po prostu był pełen radości i sukcesów i też dobrej pogody i pogody ducha. I żebyśmy jakoś funkcjonowali pomimo tej pandemii. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!